Jeżeli chciałbyś zacząć grę w PoE, ale nie wiesz jak się za to zabrać, to bardzo dobrze trafiłeś. Jeżeli jesteś nowym graczem, bez wiedzy oraz doświadczenia w grze, jest bardzo mała szansa, że uda ci się stworzyć samemu od podstaw dobry build, który będzie działał w endgame'ie. Co prawda zawsze możesz spróbować, tylko nie zniechęć się do gry, bo endgame może być ciężki, jeżeli sam tworzysz swój własny build. Osobiście polecam stronkę poebuilds.cc, gdzie możemy znaleźć interesujący nas build, bardzo ładnie i szczegółowo opisany w każdym aspekcie. Od drzewa pasywek po proces levelowania aż do endgame'owych itemów. Jak wybrać build, który ci się spodoba? Osobiście zawsze wchodzę w jakiś build i oglądam filmiki, czy sama mechanika buildu mi odpowiada i czy będzie mi się nim przyjemnie grać. Po rozpoczęciu gry musimy przejść przez 10 aktów, przez które przechodząc robimy misje i dostajemy dodatkowe punkty pasywne do naszego drzewka. Po przejściu aktów dostajemy dostęp do naszego hideoutu, czyli tak zwanej kryjówki, w której mamy map device i odpalamy endgame'owe mapki, uzupełniając tym samym atlas. Gemy są to tak zwane skille, czyli umiejętności, które dzielimy na aktywne oraz wspierające, tak zwane supporty. Do jednego aktywnego gema możemy podłączyć maksymalnie 5 supportów, co wzmacnia danego aktywnego skilla. Naszym currency, czyli walutą, dzięki której kupujemy przedmioty od innych graczy, są orby w Path of Exile. Jest ich sporo, jednymi możemy przelepiać itemy, żeby miały inne, może lepsze statystyki. Jednymi zwiększamy quality naszych przedmiotów, czy dodajemy po prostu różne statystyki. Po rozpiskę wszystkich orbów, co robią oraz do czego służą, zapraszam na oficjalną Wikipedię PoE. Link zostawiam w opisie. Dodam jeszcze tylko, że są dwie główne waluty w Path of Exile. Są to Chaos Orby oraz Exalted Orby. Exalted Orby są więcej warte od Chaosów i żeby kupić jednego Exalta, potrzebujemy w tej chwili około 140 Chaos Orbów. Niestety, żeby sprzedawać itemy w PoE, musimy zakupić Premium Stash Tab, czyli premium zakładkę w naszej skrzynce, aby móc wystawiać przedmioty. Do przyjemnej gry przydadzą nam się jeszcze takie zakładki jak Map Stash Tab, tam gdzie będziemy mogli przechowywać nasze endgame'owe mapki, Currency Stash Tab, w którym będziemy przechowywać nasze currency, czyli wszelakiej maści orby. Reszta zakładek jak Delve Stash Tab czy Fragment Stash Tab to jest już moim zdaniem opcjonalne. Zakup trzech podstawowych zakładek wyniesie nas około 100 zł. Ewentualnie warto czekać na przeceny, które są dosyć często i można dzięki temu zakupić te zakładki dużo taniej. Jeżeli chodzi o kupowanie przedmiotów, to tutaj z pomocą przychodzi nam strona poe.trade, gdzie możemy wyszukiwać itemy bardzo dokładnie poprzez różnej maści filtry oraz kupować je od innych graczy. Przydatnym narzędziem jest też PoE Trade Macro. Jest to legalny program, dzięki któremu jednym skrótem klawiszowym sprawdzimy cenę danego przedmiotu na rynku. Także polecam. No i to by było na tyle w tym filmiku. Jeśli przydawał się ten filmik, możecie zostawić łapę w górę i suba. Oraz jeżeli chcecie, żebym nagrał coś na temat endgame'u, jak to wygląda, co można robić w endgame'ie i tak dalej, to dajcie znać. Elo.